Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj poruszymy temat, który pojawia się w głowach niektórych alkoholików. Czy jestem uzależniony? Czy ja na pewno jestem alkoholikiem? Czy przypadkiem ktoś mi tego gdzieś nie wmówił? Jeżeli pojawiały ci się takie myśli, a być może zastanawiasz się nad tym, czy na pewno jesteś alkoholikiem. To myślę, że to jest materiał jak najbardziej dla Ciebie. Zapraszam. Yy, dzisiaj jestem trochę bliżej Was, jak widać, Niemal, że wchodzę do Waszych pomieszczeń. Z trochę innego kadru robię filmy, z tego względu, że tutaj w zasadzie już się pusto zrobiło. I to są ostatnie filmy, które nagrywam tu z tego domu, dlatego iż. Dzisiaj i jutro jesteśmy w trakcie przeprowadzki, znaczy się z Waszej perspektywy, kiedy to oglądacie, to już jesteśmy po przeprowadzce. Moi drodzy, temat, który mi się tutaj nasunął, on ogólnie gdzieś tam się przejawiał na grupach i na naszej grupie na spotkaniu właśnie online na Discordzie, które odbywa się co czwartek o godzinie 18, dlatego zapraszam na Discorda. Na grupę naszą. Prowadzę też tam warsztaty. Dobry rok. Bardzo ciekawe rzeczy się tam dzieją, więc jeszcze raz zapraszam. Wszystkie linki zawsze w opisie filmu są. I padło takie pytanie wśród jednego z uczestników: Czy ja, aby na pewno jestem uzależniony? Gdzieś taka myśl mu się pojawiła. Na ile poważnie do tego podchodził, na ile nie? No to jakby już zostawmy, bo to jest nieistotne bardziej to był taki temat do rozmowy. Ale w sumie temat dość ważny, bardzo ważny, dlatego że niestety, jeżeli chodzi o statystyki, no to osoby, które, którym uda się podjąć terapię, bo to niestety nie jest takie oczywiste, że tą terapię można podjąć. No, Miejsce jest zawsze mało, pomijając to, że większość ludzi w ogóle nie chce podejmować terapii. No to jeżeli ktoś tą terapię ukończy, no to statystycznie yy, w ciągu chyba dwóch lat zapija grubo ponad połowa osób, tam 60 do 70 chyba procent, może lepiej, zapija przy upływie dwóch lat. Więc jest to temat dosyć ważny, dlatego, że zapewne często jest tak, że wielu tym ludziom w głowie się pojawia taka myśl, kurde, może ja nie jestem uzależniony. Są pewnie osoby takie, które nie wiem, z racji jakiejś bardzo trudnej sytuacji życiowej, która Pojawiła się nagle, w jaki sposób po prostu no, sięgnęły po swój najbardziej sprawdzony sposób na rozwiązywanie problemów. Yy, I zapiła. Ale w większości wypadków yy, dzieje się to powoli, i pojawia się takie pytanie w głowie, czy ja bym jestem na pewno uzależniony. Ja bym chciał tutaj prze, prze, przejść przez 13 punktów, byś sobie te punkty wysłuchał, wysłuchała. I pomyślał, pomyślała, czy to przypadkiem nie jest też o tobie. Więc już przechodząc do konkretów. Masz coraz więcej znajomych, którzy nie wiedzą, że dużo piłeś. I Jest dobrze. No bo teraz tak, wychodzi z takiego założenia, że yy, no, większość ludzi jednak no, nie jest uzależniona, więc siłą rzeczy, bardzo wielu znajomych masz, którzy nie są uzależnieni i nie wiedzą w ogóle o twojej chorobie i właściwie nic się nie dzieje, no ej, spoko, nie? No, nic w tym takiego niezwykłego nie jest, no. no ale bardzo dużo osób z Twojego otoczenia nie wie o tym, że gdzieś chodziłeś, czy chodzisz na terapię na przykład, prawda? I czy to jest niebezpieczne? Jest, bo w pewnym sensie yy, to są pootwierane furtki, no bo jeżeli ludzie nie wiedzą, że miałeś, masz problem z alkoholem jakiś, może nie jesteś uzależniony... Ale no, nie wiedzą o tym, to mogą pojawić się sytuacje, gdzie ktoś cię z alkoholem będzie częstował. Albo gdzieś ktoś cię będzie zapraszał. No ale masz coś takiego, że tych osób, które nie wiedzą o twoim uzależnieniu, jest coraz więcej. No i w sumie sobie myślisz, no ale nic się nie dzieje bez przesady. Kolejny punkt. Ogólnie radzisz sobie w życiu i nikogo nie potrzebujesz. Wiesz, wychodzi z założenia, kurde. Ja to sobie z wszystkim radzę sam, zawsze tak było. Nie? Już pomijam, że Zosia, samosia to jest takie typowe DDA, no ale wychodzi z założenia, że ty nikogo do niczego nie potrzebujesz, radzisz sobie sam i jest ci dobrze. I jesteś zadowolony ze swojego życia. Być może masz też takie przekonanie. Kolejny punkt. Te alkoholiki potrzebują kogoś ciągle, a ty nie. I sobie myślisz, no jeżeli te alkoholiki, te one, wiesz, chodzą na te meetingi i na inne terapie i w kółko bez przerwy kogoś potrzebują, no to oni są uzależnieni przecież od, od tego AA jakoś, nie? A, a ja nie przecież, no. No i teraz jestem jakiś wyjątkowy być może po prostu, no. Nie, że od razu lepszy jestem, ale mm, na pewno jestem mm, inny. A może nie jestem alkoholikiem w sumie. No bo jeżeli alkoholik potrzebuje kogoś innego, a ja sobie radzę sam, no To może nie jestem alkoholikiem. Punkt czwarty. Ogólnie to wszystko układa mi się wspaniale. I alkohol właściwie to już nie stanowi dla mnie problemu. No nie piję już tam ileś miesięcy, być może rok czy dwa lata nie piję. No kurde, no to Jezu, no nie, nie piję. No. To nie jest już problem wtedy, tak? Przecież nie piję. No o co chodzi? Kolejny punkt. Jestem pewien, że się już nigdy nie napiję. No bo jeżeli nie piję kilka miesięcy. No to się no, no, przecież już no nigdy się nie napije. No, jeżeli tyle czasu się dało, a nawet mówili gdzieś w internetach czytałem, że jeżeli coś jest możliwe robić przez jeden dzień, to jest możliwe robić przez całe życie. No to na pewno się nie napije. Przecież no to radzę sobie sam doskonale, nikogo nie potrzebuję. Mówię, pewnie jestem jakiś inny alkoholik, nie? No, a może nie, jednak, może nie jestem alkoholikiem. Punkt szósty. Nie piję, więc dalsze leczenie nie jest mi potrzebne. No bo jeżeli nie piję już tyle miesięcy, właściwie to wiem, że alkohol już nie stanowi dla mnie problemu, no i najpewniej nigdy się już nie napiję, no to po co tracić czas, nie? Chodzić na te terapie, na te mityngi, to czy lepiej gdzieś z rodziną sobie pójść, coś porobić, o albo do pracy iść, no bo wiadomo, zarabiać trzeba, tak? No, po co tam chodzić na te terapie? Terapie to są dla ludzi chorych, a nie, a nie przecież dla mnie, wiesz? No, no, bo może jestem zdrowy w sumie. Punkt kolejny. Mm, Nieregularnie chodzisz na grupy, yy, unikasz meetingów i tak dalej. No bo to jedno wynika z drugiego. No jak sobie tak wspaniale radzę, i no nie ma sensu dalej tych terapii robić czy coś. Mitingów też będę unikał, wiesz, no dzwonią, czasami zapraszają mnie gdzieś na jakąś grupę, weź wpadnij tu, kurde. Zobaczymy gdzieś jakieś spotkanie coś, a nie mam czasu, bo jestem zajęty, bo w pracy, a z rodziną, a coś. wiesz, I takie tłumaczenie. I generalnie w ogóle nie chodzisz już od wielu miesięcy na żadne grupy. Online czy offline. W ogóle po prostu. No bo w sumie nie potrzebujesz przecież sobie radzisz doskonale, tak? Kolejny punkt, ósmy. Odwiedzanie miejsc, gdzie się piło. To jest takie przekonanie. Hmm, Czasami świadomie, czasami nieświadomie, że znajdujesz się w miejscach, gdzie piłeś, jakieś knajpy, bary, w których nie, że wiesz, no bo w większości barów, knajp się podaje alkohol, a jakbyś chciał gdzieś z rodziną, czy z kimś wyjść no, na obiad do knajpy, no to siłą rzeczy pójdziesz też w takie miejsce, gdzie ten alkohol jest. No ale jak zaczynasz, wiesz, łazić do miejsc, w których się często piło, no to się zastanawiam właściwie czemu. No ale... Sprawdzę swoją silną wolę się trochę pokuszę, żeby się tak upewnić, czy, czy na pewno sobie poradzę. Bo jak sobie poradzę, no to na pewno już tych meetingów nie będę przecież potrzebował, ani grupa, ani w ogóle. Więc trochę się pokuszę, wiesz. No, wiadomo, w silną wolę trzeba trenować, bo trening czy nie mistrza, rzecz jasna. Kolejny punkt. Chodzisz na imprezy. Takie alkoholowe, zakrapiane, i nie, że tam wiesz raz na pół roku, raz na kwartał, gdzieś akurat się zdarzy, że ktoś Cię więc zaprosi na jakąś czterdziestkę, na jakąś pięćdziesiątkę, na wesele, coś, nie. No, wiadomo, są sytuacje, że należy się pokazać po prostu i, i tyle, ale no, zaczynasz chodzić regularnie na takie imprezy, ba. Trzymasz alkohol w domu, no, na wszelki wypadek przecież, jak przyjdą goście, no to no kurde, no, ale co, przecież coś musi stać w domu, no jak nie. I nawet polewasz, wiesz. Polewasz ludziom, sobie łykną, bo piją trochę tego. <laughs> Przecież tobie to nic nie przeszkadza. No nie robi ci absolutnie nic. W ogóle już ten alkohol, jesteś ponad niego i wiesz, nikogo nie potrzebujesz. To był kolejny punkt. Następny. Hm. Kiedyś to jednak było. I wiesz, zaczynasz sobie wspominać, jak to się łyknęło co nieco, nie? Kiedyś. I yy, kurde, no... Zdarzyło mi się, że gdzieś tam zalałem pałę czy coś, no ale generalnie do roboty chodziłem, wypłatę nosiłem, bić nie biłem, no jakieś tam burdy czasami zrobiłem, hałas, krzyk, wiadomo, no ale kto się w małżeństwie nie pokłóci, nie? Wiadomo, kto się czubi, ten się lubi, hu, hu. I wiesz, wychodzi z takiego założenia. Następny punkt. Przy rozmowach z kumplami opowiadasz, jaki to byłeś kiedyś król nocy, wiesz. I tu wszędzie, wszystkim po prostu chłopcy, jak zaczynają opowiadać, jak minął weekend, ty stajesz amatorzy. Ja wam powiem, jak się kiedyś szlachta bawiła, nie wiesz? I zaczynasz opowiadać, jak to było zarąbiście wspaniale i cudownie, nie wiesz? Kolejny punkt. Przecież, no kurde, no nie mogę żyć jak odludek, nie zerwę kontaktu z byłymi ziomami. Tylko dlatego, że oni piją. No przecież właściwie to wszyscy piją. No i co, ja teraz mam taki sam? Jak jakiś, nie wiem, trendowaty, jakbym jakiś chory był? No co, ja nie będę, wiesz, no z takimi ludźmi się spotykał? No bez przesady, no co, przecież nie jestem lepszy od nich, nie? Tylko że dlatego, że teraz postanowiłem nie pić. Wiesz, muszę w ten sposób myślisz, nie? Czujesz się po prostu jak jakaś skończona łajza i przegryw. No bo nie możesz tutku, tak? No i zaczyna się myślenie, kurde, ja jestem jak jakiś kaleka, jak jakiś dziwak. Co ze mnie za, za facet, nie? No żeby facet nie wypił nic, ani piwa przy sobocie, wiesz, albo gdzieś tam przy robocie. Wiadomo, no przecież, kurde, no każdy facet sobie musi wypić, nie? Jaki majster nie wypije? No tak powtarzali. I teraz, jeżeli zauważyłeś, tam było 13 punktów, zauważyłeś, że gdzieś te punkty się w tobie pojawiają. No to mam teraz taką dobrą wiadomość. To jest mniej więcej 13 objawów nawrotu choroby alkoholowej na 43. Tam jest takich... Jest ogólnie, ja mam na kanale filmy z cyklu nawrót choroby alkoholowej, więc zachęcam, żeby sobie to wszystko przejrzeć. I to jest 13 takich już prawie że ostatnich, które gdzie zbliżają się do zapicia. Jeżeli masz większość z tych yy, objawów, które przed chwilą żeśmy prze, przelecieli, to na 100% masz też inne, które poprzednie są. Więc całkiem możliwe, że jesteś w nawrocie. I spoko. Yy, jest na ten temat sporo materiałów yy, też u mnie na kanale, więc sobie przejrzyj. <laughs> Nawrót to nie jest wyrok, żeby było jasne. Ale w momencie, kiedy zaczyna ci się takie myślenie wchodzić, zaczynają pracować mechanizmy uzależnienia. Mechanizmy. Uzależnienia to jest takie coś, co dotyka każdego absolutnie człowieka, bez względu na to, czy jest z całym szacunkiem do osoby jako istoty, ale czy społecznie jest po prostu z kompletnego marginesu, wiesz, no zerowa, tak? Mówię tylko w kontekście społecznym, nie jako wartość człowieka. Czy taki człowiek jest wysoko funkcjonującym alkoholikiem, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo choroba. Podkreślam, choroba, jaką jest alkoholizm, wygląda u każdego alkoholika tak samo. Inaczej można pić, natomiast mechanizmy zawsze są te same. I tu ci się odpalają mechanizmy iluzji i zaprzeczeń. Czyli, no, kurde, no, tak sobie radzę w życiu, w ogóle nie piję tyle czasu i tak dalej, no to może nie jestem alkoholikiem, wiesz. Zaczynasz zaprzeczać swojej chorobie, zaczynasz wyrywać pewne przyjemne fragmenty czasu picia, zapominając o różnych, wiesz, burdach. O, o tym, że tyle razy sobie postanowiłeś i znowu wszystkich i siebie zawiodłeś, o różnych mniejszych lub większych konsekwencjach. No wiadomo, każdy gdzie się miał, tak? Yy, rozdwojone ja, drugi mechanizm, tutaj też już pracuję dosyć mocno, tak? Czyli no, kiedyś jak piłem, to byłem kozak, to byłem król nocy, to byłem Fifa Rafa, nie? A teraz jak nie piję, to jestem taka pipa, nie? No bo przecież nie facet, yy, no, czy tam kobieta, no, wiadomo, wiecie o co chodzi, tak? Jakiś trendowaty jestem, no. I mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Czyli, kurde, no, kiedyś to tak jak jednak po ciężkim tygodniu można było sobie, wiesz, usiąść i browara wypić. To było coś, wiesz, na, na, na różne problemy. Już, wiesz, przez mechanizm iluzji zaprzeczeń zapominasz o tym, że y, jak w piątek po robocie usiadłeś, żeby sobie po tygodniu wypić piwo to budziłeś się w poniedziałek, wiesz, okopany jak śmietnik i się zastanawiałeś, co się działo przez weekend, tak? O tym się już nie pamięta, nie? Absolutnie. I zobacz, można sobie kompletnie ten obraz zaczarować. I to jest kolejny dowód na to, że no najpewniej jesteś jednak uzależniony, bo jeżeli masz objawy nawrotu choroby yy, alkoholowej, yy, masz objawy bardzo mocno działających, rozkręconych mechanizmów Uzależnienia, choroby alkoholowej. No to z winetu, no jak może być inaczej, tak? On no, to pieprzysz bzdury, wmawiasz mi uzależnienie. No to pytanie, co tu robisz? Wiesz, czemu zadajesz sobie takie pytanie, czy ja jestem uzależniony na pewno od alkoholu? Nie? Czy zadajesz sobie pytanie, na przykład, czy jestem uzależniony od kawy, albo czy jestem uzależniony od, nie wiem, yy, herbaty? Nie? Czy Facebooka, czy coś, wiesz? No bo stara mnie wysłała na terapię, no i kurde, no i tak wyszło. Nie? No dobra, ale czemu cię wysłała na terapię? Bo co, bo chce z ciebie wyciągnąć jakiś majątek duży? Czy jednak cię na terapię, no bo jeszcze jej zależy na tobie i na rodzinie, nie? żebyś się poskładał? Czemu akurat trafiłeś w ogóle w takie miejsce, nie? zwane problemem alkoholowym? No, i czemu właściwie oglądasz teraz ten film? Wiesz, tu sobie warto zadać pytania, bo samo zastanawianie się nad tym już powinno dać ci do myślenia, że hej, chyba coś jednak nie gra, tak? I wiadomo, są wysoko funkcjonujący alkoholicy, którzy w tym kontekście mogą być trudni, bo mają to życie mało, wiele ułożone. Przynajmniej w tych kwestiach bardzo często mm, społeczno-finansowych, tak? Yy, ale to nie zmienia faktu, tak? Przecież przeziębienie, grypa, nowotwór dotyka wszystkich. Nie ma znaczenia, choroba nie wybiera. To, to trzeba zrozumieć. Dlatego jeszcze raz podkreślam, jeżeli zastanawiasz się nad tym wszystkim, a masz jeszcze dodatkowo te objawy, to myślę, że odpowiedź jest już jasna. No ale wiesz, moje gadanie może niewiele pomóc. Co ty możesz z tym zrobić? Pierwsza rzecz to żeby ważne, żebyś sobie zbytnio nie ufał. Wiesz, bo. Alkoholik kłamie nawet jak mówić dobry. Czynny alkoholik. Alkoholik w nawrocie mocno od czynnego się nie różni, różni się tylko tym, yy, że nie pije. A reszta mechanizmów myślenia, cała co, wszystkiego innego postępowania zaczyna działać tak jak u czynnego alkoholika. Dlatego zbytnio sobie nie ufaj. Tu jest potrzebna lista zysków i strat. Trąbia o tym zawsze od początku, wszędzie i w ogóle. Czyli piszesz na kartce to, co straciłeś, przeschlanie i to, co zyskałeś dzięki niepiciu, tak? I w sytuacji, kiedy Ty zaczniesz się zastanawiać, czy aby na pewno jesteś alkoholikiem, to jak wyciągniesz z kieszeni taką listę, którą napisałeś w procesie terapii, w czasie, gdzie naprawdę fajnie się czułeś, tak? I te mechanizmy, przede wszystkim iluzji i zaprzeczeń, one już tak mocno nie działały i byłeś w stanie obiektywnie spojrzeć na cały syf, który masz za sobą przeschlanie, to Jak spojrzysz na tą kartkę, zobaczysz, że ty to sam napisałeś, to jest czarno na białym, Wiesz, to jest dokument. Liczby nie kłamią w pewnym sensie, tak? I, I no to ci da do myślenia w tym momencie. Kolejna rzecz, jaką powinieneś konkretnie zrobić, słuchaj. Ja nie mówię, że ty jesteś alkoholikiem, ale idź na, tera, idź na terapię jakąś, na nawroty, albo idź na mitingi, bo choć tak przynajmniej miesiąc, no. Wiesz, jeżeli. My mówimy o życiowych decyzjach, a z jakiegoś powodu znalazłeś się na terapii nie pijesz kilka miesięcy, po prostu spróbuj. Zacznij chodzić na te mityngi. Nie po to, żeby cię to rozindoktrynowali i zrobiliście alkoholika, mm. tylko że każdy człowiek jest dla nas lustrem. Usiądź na tyłku, posłuchaj ludzi, jak gadają na grupie. Że, kurde, jak ten to piłem w ten i w ten sposób. A tu chodziłem na takie jakieś tam imprezy, a tu na Melinę. A tu wiecznie napięcie było we mnie takie, żeby kurde z tym alkoholem zawsze wystarczyło, i wiesz, obliczanie. No kurde, na wieczór mam, ale żeby było na rano, na start, i wiesz, liczenie jak stary księgowy. Jak posłuchasz innych alkoholików i teraz sobie pomyślisz, kurde, miałem podobnie, a tu to miałem identycznie, a tam, o, wiesz, nie, rozumiemy się bez słów. Jeżeli posłuchasz tych ludzi, to wiesz, znowu z zewnątrz usłyszysz, ej, przecież to jest ten kurde, ja, nie? no to chyba jednak. Jakbym sobie nie tłumaczył, moje picie normalne nie, nie było. I uwierz mi, że jeżeli to przekonanie do Ciebie przyjdzie, to jest naprawdę miód na serce, jakby ciepły kot na Ciebie spadł. Tak po prostu zadziałaj w tych trzech punktach. Jeżeli zaczynasz się zastanawiać, czy jesteś uzależniony, czy jesteś alkoholikiem, to proszę Cię, nie ufaj sobie, to jest pierwsza rzecz, Druga rzecz, sięgnij po listę zysków i strat. Trzecia rzecz, zacznij chodzić na mitynki, na grupy online, posłuchaj innych alkoholików, ale tak przynajmniej przez miesiąc, kilka razy, żeby zobaczyć, czy aby nie miałeś podobnie. No, myślę, że to pomoże zdecydowanie zrozumieć Ci pewne rzeczy. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Możecie dać mi znać w komentarzach, czy mieliście takie okresy, że... Uważaliście, że nie jesteście uzależnieni, czy jednak, jednak od początku do końca uważacie, no nie, no czasami myślałem, że może kurde, nie było tak źle, ale wiem, że jestem alkoholikiem. Jak to było u Was, proszę dajcie znać w komentarzach. Oczywiście, jeżeli dotarliście do tego momentu, bardzo dziękuję. Bardzo również proszę o wspieranie kanału poprzez łapkowanie, komentowanie, udostępnianie tych materiałów, tak byśmy mogli docierać do jak największej. Ilości osób, i dodatkowo też bardzo proszę, i równocześnie bardzo dziękuję za wsparcie finansowe mojej pracy. To naprawdę bardzo ułatwia mi nagrywanie, przygotowywanie tych materiałów. Pozwala ogarnąć życie i czas, żeby ten kanał i grupę ogarniać. Chociaż grupa już fajnie funkcjonuje, sama z siebie żyje, i to jest też super, że po prostu coś takiego się dzieje. I tyle. Ja Wam życzę kochani dobrego godzionka i do zobaczenia jutro w Klinie. Cześć.